Każdy człowiek ma wolność w sercu, wolność, wartość, której pragniecie, wolność, która jest w waszych sercach, wolność, która chce dać wam radość. Szukacie radości, szukacie tego, czego potrzebujecie. Każdy człowiek ma potrzeby w swoim sercu. Zobaczcie, co się stało na przestrzeni lat. Stało się to, że propaganda, że kłamstwo podzieliło ludzi, że kłamstwo przyszło po to, abyśmy walczyli jeden przeciwko drugiemu. Ludzie, jesteście z tego samego kraju. Ludzie, mówicie tym samym językiem. Jesteście dla siebie braćmi. Jesteście dla siebie ludźmi, którzy powinni być jako jedno. I po to przyszedł Chrystus, aby pojednać ludzi z Ojcem. Nie po to, aby ludzie walczyli przeciwko sobie. Czy nie wystarczy wam w biegu historii przelewu krwi i agresji, która podzieliła ludzi? Czy nie wystarczy wam tego, co kiedyś ludzie uważali za wiarę? Oni chodzili i przez to, że podtrzymywali tradycję i religię, która nie miała nic wspólnego z Jezusem, organizowali wyprawy krzyżowe, aby mordować ludzi. Nie jesteśmy dzisiaj po to, aby wpajać wam tę religię. To nie ten Jezus, to fałszywy obraz Boga, który chce, abyście wy myśleli, że on taki jest, ale to nieprawda. Jezus to ten, który przyszedł, aby spełnić potrzeby waszych serc. Przyszedł po to, aby spełnić to, za czym tęsknicie, czego tak bardzo potrzebujecie, za czym gonicie. To właśnie ten Jezus, który przyszedł, aby umiłować człowieka. I kiedy ty poznasz prawdziwego Boga, to zrozumiesz, że dzisiejszy Kościół, że dzisiejsza wiara ma mało wspólnego z tym Jezusem. Chcę ci powiedzieć, że ten Jezus to Bóg odwieczny, który się nie zmienił. To Bóg, który dał człowiekowi życie, jedno życie, aby mógł wykorzystać to życie jak najlepiej. I chcę ci powiedzieć, że kiedyś byłem zupełnie innym człowiekiem i chcę wam powiedzieć, że wartości, o które walczą ludzie, często są skrzywione i często ludzie walczą o coś, czego do końca nie rozumieją, ale ideą jest to, aby być wolnym człowiekiem. Prawdziwa wolność jest w twoim sercu. Prawdziwa wolność może być osiągnięta, kiedy będziesz wolny od systemu tego świata. Ten świat, on daje ci wartości, które są chwilowymi uciechami. Wartości, o które ludzie walczą, a potem okazuje się, że tak naprawdę nie jest to żaden fundament. I chcę ci powiedzieć, że wystarczy przelewu krwi. Jest jeden, który przelał za ciebie krew. Jego imię to Jezus Chrystus. Kiedy Bóg stworzył człowieka, stworzył go po to, aby był szczęśliwy, ale człowiek wybrał inaczej. Ten, który sieje propagandę i niezgodę, ten, który chce zniszczyć i podzielić ludzi, to diabeł, ten, który nienawidzi człowieka, ten, który przyszedł po to, aby was podzielić, aby was zniszczyć, abyście walczyli o to, co jest bezużyteczne, ale wolność w Chrystusie jest jedynie prawdziwą wartością. I chcę ci powiedzieć, że kiedy człowiek sprzeciwia się wobec Boga, wtedy umiera, następuje oddzielenie i każdy człowiek rodzi się w egoistycznej naturze, która dąży do tego, aby ten człowiek podążał za swoimi pragnieniami, za swoimi celami, żeby żył według tego, co mu się podoba i co wybiera. Ale te rzeczy nie rodzą życia, ale kiedy ojciec wysyła swojego syna, to przez tą ofiarę mówi tak: jesteś cenny, kocham ciebie, jesteś wspaniałym człowiekiem, jesteś wart krwi Jezusa, ukochałem cię tak bardzo, że wysłałem swojego syna, aby zapłacił za ciebie cenę, abyś mógł spotkać się ze mną w niebie, abyś mógł być wolny, abyś mógł być szczęśliwy. Ale decyzja należy do ciebie. Czy przyjmiesz dzisiaj ofiarę Chrystusa? Czy dzisiaj staniesz się obywatelem nieba? Jeżeli nie jesteś narodzony na nowo, jesteś człowiekiem martwym w duchu, ale Jezus przyszedł po to, aby dać ci życie. Nie można zapłacić ceny. Nie można być wystarczająco dobrym człowiekiem. Przez krew Jezusa
możesz być dzisiaj pojednany z Ojcem i to prawda Ewangelii głoszona 2000 lat, często spaczana przez ludzi i religijne organizacje, ale dzisiaj jest czas, kiedy widzimy, co się dzieje na świecie, abyś zobaczył, w jakim miejscu jesteś. Jest życie bądź śmierć, nie ma nic pomiędzy. I dzisiaj mówię ci o miłości Boga, o miłości, która poświęciła swojego Syna. Bóg jest miłością, ale nie miłością według tego świata. Bóg nie jest uczuciem, Bóg nie jest jakimś przekonaniem, Bóg nie jest jakąś formułką, która potem okazuje się, że jest niczym. Bóg jest żywy. Miłość nie idzie na kompromis. Miłość to nie jest kompromis. A dzisiaj szeroko pojęty ruch mówi, że wszyscy mogą być jedno, ale to nieprawda. Bo diabeł jest kłamcą. Wartości, które nie mają tak naprawdę znaczenia, nie mogą być pogodzone z tym, co jest dobre. To diabeł, który chce wrzucić fałszywe hasła i zmieszać prawdziwe wartości z kłamstwem. Dzisiaj macie czas, aby opamiętać się, aby wołać, aby zawołać do tego Jezusa i zobaczyć, jakie wartości wyznajecie, co one dają, żebyście wrócili do pierwotnych zasad, żebyście zobaczyli, czy to, co wyznajecie, jest pierwotnym planem Bożym dla waszego życia. Jeżeli to zobaczycie, to otworzycie swoje serce. Tego wam życzę, abyście wrócili do domu, abyście stali się nowymi ludźmi, abyście dzisiaj razem z Jezusem na tej ewangelizacji, abyście przyjęli Jego. I Ewangelia mówi, żeby trafić do nieba, człowiek może przyjąć tą ofiarę i razem z nim umrzeć i stać się nowym człowiekiem. Egoistyczny człowiek, on nie może zostać zbawiony bez Jezusa. I chcę ci powiedzieć, że każdy człowiek może dzisiaj stać się obywatelem nieba, jeżeli uwierzysz, jeżeli odwrócisz się od tego marnego świata, to staniesz się nowym człowiekiem, umrzesz razem z nim i zmartwychwstaniesz, dostaniesz nowego ducha i będziesz człowiekiem nieba. Amen.